Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielili. I rozdali ludom. Mieli też 2 rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Najmilsi, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwana uroczystością Bożego Ciała, to dzień, w którym wychodzimy na ulicę, aby iść z Najświętszym Sakramentem, by pokazać Jezusowi nasze obejścia, nasze zagrody, nasze domy, by Chrystus Eucharystyczny pobłogosławił nasze miasto, nasze wioski, całą naszą parafię. Idziemy z tym eucharystycznym chlebem, którym karmimy się w każdej Eucharystii i przyjmujemy go jako ciało Chrystusa, jako pokarm na życie wieczne. Gdy Jezus spotyka się dzisiaj z tłumem, który naucza 3 dni, wie, że tłum jest głodny, wie, że ma do domu daleko i wie, że nie mają co jeść. Dlatego prosi swoich uczniów, aby ich nakarmili. Ale oni jak gdyby zdziwieni zapytaniem swojego mistrza, w jaki sposób nakarmić, skoro mamy tylko 2 chlebów. Ale Jezus się objawia. Objawia się jako Bóg, jako cudotwórca. Dlatego każe dla tłumu usiąść i karmi. Wszyscy są zdziwieni, w jaki sposób to się stało, że każdy został nakarmiony. A przecież było tylko 2 chlebów i 4000 ludzi. Moi drodzy, ten cud nazywamy cudem eucharystycznym, gdy Jezus przemienia swoje ciało i daje je na pokarm na życie wieczne. Ale moi drodzy, On ten pokarm zostawił dla nas na wieki. My z tego pokarmu możemy korzystać codziennie, przyjmując ciało Chrystusa do swego serca. Ile razy człowiek się od tego dyspensuje? Ile razy człowiek z tego daru Bożego nie korzysta? Tłumacząc się, usprawiedliwiając na różne sposoby. Nie uczestnicząc w niedzielnej i świątecznej mszy świętej. A przecież to nasz święty obowiązek. Jedno z przykazań mówi, a właściwie zaczyna się od słowa pamiętaj, byś dzień święty święci. A w tym dniu przychodzę na Eucharystię. W tym dniu karmię się chlebem Chrystusa. Są i zdarzają się takie przypadki, że Kościół dyspensuje od tego przykazania. Chociażby ostatnia sytuacja pandemii koronawirusa. Ale moi drodzy, ta dyspensa się skończyła. Od minionej niedzieli mamy obowiązek uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej mszy świętej. To nasz święty obowiązek, by karmić się ciałem Chrystusa. Moi drodzy, jak czasami trudno
przyjść na to spotkanie z Jezusem. Jak czasami trudno znaleźć czas, wygospodarować go sobie, bo tyle innych ważnych czy ważniejszych obowiązków, tyle innych ważnych czy ważniejszych spraw. A ta godzina to tak dużo, tak trudno, tak długo, może tak niewygodnie. Ale moi drodzy, ten czas, który poświęcam dla Boga, Bóg mi go oddaje. Ten czas, który poświęcam dla Boga, w tym czasie Bóg błogosławi, jest obecny. Moi drodzy, Chrystus został z nami pod postacią chleba i wina. Chrystus został z nami pod postacią ciała i krwi, bo pragnie, by człowiek karmił się tym chlebem eucharystycznym, który daje pokarm na życie wieczne. My, moi drodzy, każdego dnia spożywamy kilka posiłków. Karmimy się chlebem powszednim i różnymi innymi pokarmami. One zaspokajają nasz głód na chwilę. Chleb eucharystyczny zaspokaja głód na wiek. Daje pokarm na życie wieczne. Jezus Chrystus pragnie, by człowiek żył Jego chlebem, by karmił się tym chlebem. Dlatego, moi drodzy, nie odchodźmy, nie odwracajmy się od Jezusa, bo On jest prawdziwym Zbawicielem. Amen. Prośmy Boga, aby nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk. I śpiewajmy: od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny Pan dał pożywienie swoim czcicielom. Alleluja. Aby uwiecznić pamięć swoich cudów. Alleluja. Modlemy się. Tchnij w nas, Panie, Twojego ducha miłości i w swojej dobroci doprowadź do jedności wszystkich, których posilasz jednym chlebem niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Nie za nogę. Oh,